Cześć, najpierw auto spaluję. Severin, dziękuję za gwiazdki. Elwina, tak każdy dzień się to zaczyna. Wypina, twój stary, jak drabina. No panowie, no nie róbmy dramy. Frajer się prył po prostu. Pan odstawi po prostu ten samochód i inny transport. Mi rodzinę obraził, Matulę mi obraził, śmieci. Ale to oznacza, że trzeba... jak obraził? Że się jebie. Z kim? No właśnie nie dokończył, bo mu wyjebałem od razu. Chyba dobry ruch. Też byście tak zrobili raczej, nie? Odstawiam to gówno jego. Oczywiście. No i fajno. Parking nie opodal, więc bez problemu. Dobra, to gdzie? No tu na parking mu to odstawić? Na główny? Pan odstawi, tak, tutaj na dobra, parking. Dobra. Na wstecznym, jak Kubica. To pan się nie rozjebie. No nie rozjebie, chyba że na policji. No i super. No i miłego. No, dzięki, wyciągam swój. A dzisiaj na motorze będę jeździć, kurwa. Już na mnie polowali. Wo. O kurwa. Chyba się... Leciutko się kurwa zapomniałem. Dzień dobry. Siemaneczko. Siemaneczko. Ale masz motora, stary. No to tej, mojej Natalii tej, nie? Co ty gadasz, że ma taki sprzęcik? Klucze mi dała ogólnie. Ale musiałem jej dać... Wiesz, musiałem ile zapłacić za klucze? 200 tysięcy. O kurde, no to ci drogi sprzęt. No, w 3 miliony ten motor bez tuna. Ponad. No to ja pitole, chłopie. To BMK. Przecież to chyba... 350 jechałem do was. Ja co ty gadasz? Chłopie, to gabanienia, to jest ja pitolem. To nie wiem nawet, czy fura ta pojedzie tyle wasza. Jak to pojedzie maksymalnie 240. No to widzisz, to moto kurwa powiem ci na petardzie jest. Ale to nie wiem nawet, czy moje Audi się rozpędzi na prostej do 350, wątpię. Chyba, że wiesz, tam na wjeździe do miasta. Nie, rozpędzi mi się. Tak? Raczej no. Ja już nawet nie pamiętam, bo ono tam straciło trochę koni, wiesz? No, właśnie wiem. O, ktoś pojechał, jakiś biały Mercedes. Tak. A tam byliście? Jest ktoś? No, właśnie było parę osób. I co, robota będzie robiona? Znaczy, spotkanie będzie niedługo. Za ile? Znaczy, o 21 ogólnie jest spotkanie. To jadę tam. Za 1,5 godziny. Jadę tam, nie wiem, czy wyjeździcie tam. Zobaczę, co jest, pogadam z chłopcami. Dowiem się. Też pojedziemy. Zaplanuję no, coś na zaś. No? Zaplanujemy coś na zaś. Dobra. Dobra, no, to się tam to... widzimy. Dobra. Już jest kurwa od tego. Ło! O kurwa. Złoty i 73 grosze. Kiedy tylko chcesz. Ale to nogą jak chcesz. Buta. Siemano. Siema. Co tam, jak tam? No dobrze, co tam jest? Pytanie jakieś. Pekła mi mówił. Co mówisz? Że o 21 jest jakieś spotkanie. A, okej. Czy tam miało być? No to 21, to za półtorej godziny dopiero. Dymy jakieś? Jak? Co na myśli? Nie wiem, a tu siedzę i klepię młotkiem o tak. O. Nie wiem. Ciebie jest dobrze, jest dzięki Krzysztof. Coś porobić, ale to... Ja bym coś porobił, nie? O, siedzę na razie. Po co? A co chcemy robić? A co, mówicie, że jakąś robotę, jakiś napadzik? No.
Można coś robić, no. Na badziuk nie jest, to można. Na badziuk możemy zajebać. To możemy, no. No to czekamy, bo przyjedzie Kwekwe i Łysy, już jadą, są w drodze. No, no i... Red Bullka się napije. No, pij się, napij. Pij się od tego. Dobra, bo to napad robimy, czy jak? No napad. Już nie. Czekaj, o jest Kwekwe. No siema. Siema, siema. Co tam, jak tam? No nic, siedzimy. Party, no. Można walnąć tym napad, nie mam nic przeciwko. Tylko to trzeba zakładników zgarnąć. No jakieś auto, mam jakiś samochód. No ja mogę ogólnie iść na zakładnika. Dobra, to ktoś musi wyciągnąć GTS-a, Roketa, jakieś fajną czwórkę, nie? Najwyżej możesz iść, kurwa, na Borowika. To ktoś wyciąga fajną czwórkę, ja z kimś polecę, Urusem zgarniać zakładników. Wiesz, przed spotkaniem jesteśmy, to też nie ma na co starego może napad zaraz montujemy. No to jest półtorej godziny jest. No ja wiem, wiem. No cicho, to normalnie. No wiem, no dlatego mówię, no. No nie wiem, no... O. Jak chcecie mi to jest... Do obojętne. Nie bym walno w sumie napisz na pas. Łoj, Stachu, jaki ty miły ja jesteś. Ja cię lubię. Ja też cię lubię. I ogólnie powiedz mi, od kiedy ty jesteś łysy, stary. Nie, to przykrywa. Zobacz. Dobra, nie wiem czy słyszeliście, chłopcy z Ventusa zgarniają zakładników. No kierowcą Ventusa jest pan w Wansach i w tej, no tutaj pan pośrodku. Papier, ja mam ksywę papier. Ksywa papier. Zezol. No Zezol też może być. Wypierdalaj blondyn konfliktu. Co ty się projekt? I poszukiwany jest dobry kierowca. Dobry kierowca. No ryba jest w porządku. Czyli mamy kierowcę, pana w fryzurze na Marka Mostowiaka. Nie, to ja. Na siema byku jeden złoty. Gingerbert. No dobra, tutaj pan w masce do BDSM będzie kierował. Okej. Dobra, a jaki samochód? No to trzeba właśnie czwórę jakąś ogarnąć. Nie wiem kto ma. Ja proponuję moją RS7, kurwa, która jedzie pójść szybko. Macie slota? Ale ona startuje w porządku, tak, bo to... Nie chodzi jak szybko się, tylko jak ten w uliczki się wiedzie. No, to jest najszybsza czteroosobowa fura na wyspie. No to no masz tam jakiś pancerz zamontowany czy coś? Po tym wszystko jest. Tam jest, stary, to jest limitka. Zajebiście, kurwa. Tego nie kupisz, nie idzie tego kupić. No kurwa, ja tak nie widzę samochodu z swoim przyspieszeniem, jechałem jakąś betą, która kurwa startowała godzinę, chyba z 10 minut spierdala. Nie, no to ja... Macie miejsce na ten napad? A moja dwie paki na liczniku ma w 3 sekundy. I teraz tak. No to dobrze, kto chce w banku siedzieć i gadać w banku, wiercić, to ja niech tu... Gadać. To ja pan prowadzić. No godać, tam, kurwa, synek, godać. Chodźcie tam, o tam idźcie pod tego, pod barmana. To kto będzie w banku siedział. Dobra. Czterech do banku. Ja wierca. No mam wiertło no ze sobą. Jest? No ja filmuję. No i może na zastawkę reszta. Dobra, a reszta będzie zgarniać zakładników i w razie czego na zastawę pojedzie. I... Wyjmijmy już tą RS7. Dobra, go. To se zobaczysz jak jeździ akurat. To dobra. Chodź tu Berci, odpała, hej, zapierdalamy. Idę wiercić. Wiercić. No i wszyscy. No i go. Naprawiać koło też. Lecimy kurwa dur. Opierdalamy żur. Zamknąć szyby, panowie, dobra? Dobrze, panowie, zamknięte? Możecie wychodzić. Nie. Ale mało, kurwa, FPS-ów. 36. Zapraszam, tutaj zakładnik. No, kurwa, za 10 koła. 40 FPS-ów. Masakra. Zamykam szyby. Zamknięte. Halo. To jalla. Uciekniemy? No. Mało klatek w głowie miałem. W tym banku. Ja tak samo. Kamaru jebane. Kurwa, nie uciekniemy! Zdolone. Ten koleś, co był zakładnikiem, mówi, że w razie w umorze teren w pół pomóc. Dzwonię do Jokera. Uuuu.
prowadzę tam! Się mamy, zrobili napad, psy nas ganiają, no kurwa, mamy taki dzień, że nie uciekniemy. Wczoraj ci chcieliśmy pomóc, byś nam pomógł. Dobra, co robimy? Daj ci na początek GPS-a, nie? Dać ci GPS? Czekaj, bo cicho macie chwilę. No dawaj nam cały czas GPS-y. Dobra, dobra, tak... daję. Jokerowi GPS-y wysyłam. To kręć się gdzieś w pobliżu, tak żebyś kółka robił, dobra? Oni wjadą, poddadzą ich i chuj masz po zawodach. Także nie rozbijaj teraz fury. Spokojnie, spokojnie, poczekaj chwilę. Nie próbuj uciekać, już Joker czeku to robi takie dobra, kino, że chuj. No dobra, okej, no to dawaj mu gdzieś koło głównego te GPS-y. Będziemy się tak kręcić tu. Kółkar, no, pomiędzy tym kwadratem. Główny, tak. Też mam jeden pomysł. Może się zrobię na to. Coś, kurwa, to kamary jest popierdolone, to nie. No, zajebiście, kurwa, zajrzałem w drogę. Nawet jak tu będziesz, a tu nas złapią, to nawet jak będą nas mieli, to oni ich poddadzą, bo to już nie ma znaczenia, czy nam się fura rozjebie. Bo i tak wpadają chłopy okay. I jesteśmy free. Ale ile im to zajmie? No kurwa, myślę, że do minuty. Spierdalamy po napadzie przed psami. Do minuty. Znaczy... Nie wiem, Joker podobno jedzie. Camaro popierdolone, jakieś spocone, zajebane. No... I to już te psy. Koło głównego się kręcimy, no ty kurwo jebana! Nie rozpierdol tej kury, jedź na spokojnie. Dobra, no... Zaraz ci psy dam. Koło tej, koło pralni. Tak prawnie. Kurwa, pituje śmieć chyba, no. Camaro. Stań, niech w dupę wjedzie, stań! No Joker odbijać będzie. Dupa mocna w tym aucie. O kurwa. Ja nie mam... Nie mam pistoletu, stary! Co to kurwa lata tu? Top ci auto, nie mogę. Czy to jest Range Rover? To jest kurwa. Kurwa mać. Kurwa, co jest? Plastelina? O kurwa, latam. Siadaj, kurwa, ja stawu. Co? Co się miało stać? A nie, skupiłem radiomu z chwilę temu, nie? Mam umowę spisaną, no. Wypnij ho!
Kurwa, jakie miałem ten, krople w głowie. Gdzie jedziemy? Nie wiem. Gdzie Joker? Nie wiem, gdzieś pojechał. A był? A chyba był, to coś gada. A gdzie nasi? Rozstrzelani. Chyba rozstrzelani, tylko ty przeżyłeś. To jadę pod szpital i spróbujemy ich złapać. No dawaj, jedziemy. Ta fura się kopci chyba. To naprawię, czekaj, tu weź Audi i ja naprawię swą furę. To twój Range Rover? Tak. Czekaj, zadłożyć. Spoko. Idę furę naprawić. No, uciekłem. To tak chyba nie wiem, czy legalnie, wiesz? Czekaj, bo mnie policja tutaj zatrzymuje. Zaraz dzwonię. No. No. Ja pierdolę. No halo. No halo. Uciekłem, no ale ty... byłem pod autem i nikt o tym nie wiedział, kurwa. Aha. A powiedz mi, jak ty to zrobiłeś tym autem? No, położyłem się w pizdu. Aha. Ale tak kiedyś z tym każdym się położyłeś? To co mi powiadałeś, czy inaczej? Tak samo. Kurde, no. Ale nie widział, wiem. Jak cię dobrze położyłeś, to to myślę, że nie będzie problem. Jak się źle położyłeś, to masz z tym problem, nie? No, wiem. Ale widział mnie, wiesz o co chodzi. Aha, jak cię widział, to git, nie? Kurwa. No, mówię, że mnie widział i że ten... bo wsiadł do auta, ruszył i się byłem na siedzeniu. Jak to chyba wszystko git, myślę, nie? Nikt ci tam ten... Nie, to dajcie psa, bo mamy dwóch psów porwanych jeszcze, nie? Dobrze. Ja bym cię podjadł i powiesz, ilu chłopaków mają i wam powiem, jakie plan macie, nie? Okay. Elo? No, elo. O to chodzi. Ten z tych masnych chłopaków, to ten masny ten jest najmaśniejszy, nie? Bo, tak mi się wydaje, nie? Też mi się tak wydaje. Dziękuję. Ej. To dobra. Nie był komplement. No, dobra, no to pójdźcie w dupę. Powiem ci tak. Nigdy nie wymieniałem policjantów za kogokolwiek. Nie wiem, jak to się robi. Ja nawet klamy nie mam. O kurwa. No to dlatego się schowałem pod auto. Chyba, że chłopaki już ich okradli, to będą udawać, że nic im nie zabrali i że tam ci mieli pistolet byli. Oni zawsze to robią, nie? Ale to co, mam wziąć sobie ich do auta i kurwa co? To no wymiany. Jakby ci policja nie było, to będzie się łatwiej. Dostałem od buta na gana, no nie? Siema chłopaki, ty tam? Siema. Ale słuch, spoko szeryfu, bo jest za... gdzie jest no, drugi? Tam poszedł. Z G. Gdzie jest drugi? Z G-Wildem tam poszedł. Czemu go ruchasz? No i co, w porządku, zostaw, czy nie? Bez, na suwo. Czemu tego bez gumki ruchasz? Wracając, kurde. Później się dziwisz, że masz hifa, no. Weź go. Czy temu policjantowi zsunęły się kajdanki? Nie. Słuchajcie, przynieśmy. Ale sposób dać policjantów. Jesteś pewien, co teraz powiedziałeś? Nie. Jesteś pewien? No powtórz to. Jej. Co się dzieje? Smith ma ciężkie życie. Wczoraj go dwa razy też powinęli. Dzisiaj to jest właśnie ciężkie. A tutaj chyba policjant jest za bardzo wyszczekany. Wyszczekany jest, tak? Tak jak gadaliśmy, nie? Aha. Oj. Już się wsunęły. Dobra. Jest poprawka zamki, panów. Jeszcze którzy po prostu się poczywają na tej służbie i myślę, że są nie wiadomo kim. No ja wiem, jest dużo zielony, takich osób. Weź, kurwa, czemu jest rozebrany? Zielony, odezwij się do Baptista, kurwa. Najgorsze jest to, że teraz to się... No nie gadajcie, że go wyruchaliście. No nie, jeszcze nie. No ten, że Jean Baptiste poczuwają się. Poroszcie, no, to jest dla mnie tak samo. No weź niego odezwij. On jest z jakiego gangu, nie? Tutaj? Tak, bo negocjacje chcą, kurwa, zaraz, wiesz, szkalkę poniosą, będą latali. Dobra, powiedz mi, no ty jesteś na niby niemiły, tak? To co? Ty! Ja? A niby jesteś niemiły, no? Co on mnie wziął? A cię w dupy wyrwał za to, że jesteś niemiły, tak? Nie. Jeszcze nie doszedłem do tego. Jeszcze nie doszedłeś w nim, tak? Tak. Aha. A dobra. Miał rację, czy nie miał racji? Niemiło się wobec niego zachowałeś, czy nie? No wiesz, jak powiedziałem... Jedno słowo mu powiedziałem tylko, go zawołałeś. Powiedział... Ty mnie zawołałeś, a mówi, słuchaj się. Oho!
I to cię tak, tak napisze, zabolało, bo nie chcę tam jechać, za długo, tak? Za długo jest. Ty musisz kogoś słuchać, musisz kogoś szanować, tak? I to cię tak zabolało, no, że go musiałeś kurde tutaj kopnąć, uderzyć i zrzucić, tak? No. No i to mi się podoba. No. Musisz zmienić ten głos. A, ja sobie usiądę. Wy dwoje policjanci wyskakujcie tutaj z odznaki, gdzie je macie? Dobre. Dobre. Tam będzie wymiana robiona. Ale zmienił. Wymiana bardziej będzie robiona, tak? Tak, będzie wymiana robiona, no. Proszę pana, no. Na samym początku Focus 47, żołnierz z tej strony, negocjatorem będę. Dobrze. Kogo macie, chcę kogo? Zdjęcie ich no. I do tego za kogo chcecie tych ludzi. Aha. Za Drake'a do Mestosa. Tutaj no, mamy policjanta no, ojebanego. Oni mi na radiu każą potwierdzić, no. Czy będzie wymiana. No kurwa mać. Tak nawijają. Odkuwamy policjanta, potwierdza na radio. Potrzebujemy zdjęcia. Będzie zdjęcie. Nic mu nie jest. Potwierdź na radio. Dobra. Super. Potwierdź ja na radio, że... zdjęcie, to... jeden na komanczane, potwierdza ci na radio, że nic mu nie jest. Potwierdza. Potwierdzenie na radio nic mi nie da. 10, robię ci zdjęcie. Chcę mieć zdjęcie, no wtedy wrócimy 10, do negocjacji. 10, no to robię ci zdjęcie. Znaczy 10-69. 10-69 powiedzieć. Może to jest jakaś strefa 39. No, ej, on chce zdjęcie, to wyjdzie mój numer, nie? O kurwa, już nie muszę nawet zapomnieć. Też możesz nie, zrobić teraz, ale nie wysyłamy zdjęć. Pójdź w dupę. On na radę zgłosi wszystko, git i nie będzie może zdjęcia. Też z jeszcze furę dawaj zadabijeć. To już z nim się nie kontaktować? Na razie nie, na razie czekaj. Wiesz co, ja... furę dawaj zadabij. Tak. To rozjebiesz, debilu. Czemu się już, no? A, bo on tu siedzi, dobra, nieważne. Z drugiej strony wsiadaj. Aha. Jedziemy teraz. Za mną, gdzieś w innym miejsce. Panu masz kominiarę. Dzięki. Dobra. Po, zgłoś na radio, że negocjacje wracają znowu do telefonu. Dzwonić? Wolę, dzwonię mi z dobrą nowiną tele. Oby u moich ziomali wagi, ciężki też były portfele. Mateusz, jak kupić patrona z góry, dzięki, pozdrowisz 1 zł i 74. Tam było... Negocjator zaraz zadzwoni. 566070. Hashtag najpierw. Mam hashtag już przygotowany. Dobra, to dzwoń. Przy mnie gadaj, ci będę dawał protipy. Od czego zaczynać, no? Witam tu znowu negocjator. Witam tu znowu negocjator. Z porwanymi policjantami. Z porwanymi policjantami. Lubię w dupę. I do ryja. Lubię pan dupę, dobrze. I do ryja czasem. Oczywiście. A znaczące informacje, na przykład informacja jest taka, że zdjęcia ci nie wyślę, bo będzie widać, gdzie stoimy, stary. Nie... To zróbcie zdjęcie tak, żeby nie było ale widać, gdzie stoicie. My mamy Nokia 3310, kurwa, i to nie da radę. Dopóki nie będę pewny, że z policjantami wszystko jest w porządku i ale do tego to... potrzebuję zdjęcia, nie przejdziemy dalej z negocjacjami. Stary, ja ci mogę ich nawet kurwa pod komendę przywieźć, pokazać. Nie ma problemu. Nie, powiedz już, ale jeżeli pan przyjedzie z nimi pod komendę i pokaże, tak będzie najlepiej. No ale z nożem przy gardle. Z nożem przy gardle. Mhm. No nie ma problemu, może pan pojechać nawet z nocą przy gardle. Chcemy wiedzieć, że tak? Wszystko jest z nimi w porządku. Dobra, słuchaj, bo rżniesz kurwa kozaka, ja nie mam czasu. Powiem ci tak, no za 5 minut strzelam temu kurwa w czarnych włosach w prawe kolano, a temu w czerwonych włosach... Nie, ona jest akulumatna. Wyjebie mu buta z glana w jaja, czaisz? Proszę pana, przypominam, że to jest również życie pana kolegów i pan również powinno zależeć na tym, żeby policjantom nic się nie stało. Ale życie, jeżeli chce pan życie robić moich kolegów kozaka, jest takie, że no, ale słuchaj pan, bo to oni pójdą siedzieć, a twoi nie będą żyć, no. I co się kurwa kalkuluje bardziej? Pójdą siedzieć, proszę pana, naprawdę pan myśli? Mhm. Że pójdą siedzieć. Jeżeli zabije pan policjanta, to oni pójdą siedzieć. No oczywiście. Zdaje pan sobie sprawę z tego, że jeżeli cokolwiek stanie się policjantowi, zostaje to dopisane do ich kartoteki? Jeżeli zabije pan policjanta, jest to morderstwo i jest to karane karą śmierci, proszę pana. Dobra, przedłużasz facet. Do rzeczy, kurwa, co robimy? Tak jak mówiłem, zdjęcie. Czekam. No, to nieźle. No, mówi, że zdjęcie. I co mam mu zrobić teraz?
Wyślę mu zdjęcie swojego chuja. Upierdliwa kurwa jebana. Nie krzyczcie, że tylko... Nie wiesz, oni chcą wiedzieć, to jest. Oni po zdjęciu czystą lokalizację. O. Cicho. Zrobić zdjęcie tej mordy? Pa, oni zawsze oni... Ha! Zrobić zdjęcie tej mordy? Wiedzą. Ja pierdolę. Już wiedzą, to jest standard. A czemu tak odjebali? To co, chyba za wilka standard. To robię te zdjęcie, stój kurwa. Nie wiem czemu, kurde. O ja pierdolę, wysłałem im GPS-a, spierdolamy. Spierdolamy. Ale bez trzeba, bo i tak nas kurwy znalazło nagle w sekundę. Tak, właśnie, czekaj, tylko nie mamy miejsc dla wszystkich. No to najpierw... Najpierw kurwa... Tam we dwóch do auta do góry. Czekaj, to jeden tu poczeka z policjantem. Wsiadaj, bo jadą, chłopie, uciekaj. Ja wiem, spoko. Czekajcie tu z policjantem, co ludzie niego. Zaraz po was wrócimy. Dobra. Rzucę dwóch tam i wrócimy. Ja pierdolę. Dobra. Ale przyjadą na tego dziewca. Dzwoń kurwa do tych swoich. Dzwonić ci co mam bo powiedzieć? Bo będzie potrzebna na pewno, będzie pomoc, wiesz? To będzie? Gdzieś się pomoc będzie ich potrzebna, z tym się rozstawią. No ale ja musiałbym napisać taką jedną komendę, pojechać w chuj daleko, na takie miejsce i no... Zabierz twoje auto, wy dwójkę bierzcie już auto i dawajcie za nami. Wiesz, u mnie to czasochłonne będzie, że? Lecimy po tam na dole. Chodź ci powiem coś. Otwórz furę. Patrz. Ja bym musiał... No już. Ja bym musiał wywołać taką komendę, podjechać w takie miejsce, wiesz, 10 km za miasto i lipa jest w chuj. Ale ci oni się nie zbiorą sami z tego, jak myślisz, no. Kurwa, lipo, dobra. Halo, Abdul? Będziemy pomagać naszym, weź klamkę. I weź na... Zrób tak, żeby nasi ludzie byli w gotowości. Potrzebuję wszystkie ale auta, tylko hamery. Jest problem. No. Nasza ekipa ma spotkanie teraz na innej dzielnicy. Ale Joker nam pomaga. Aaron. I mówi ci Aaron. Aaron ci mówi. Kurwa, rozstawił się kurwa gdzieś. Żebyś się rozstawił gdzieś i wziął kogo się da. Gdzieś na dachach, nie? Dobra, żeby na dachach. Żeby tu przylecieli. Że Stasiu prosi, że chuj w te spotkanie, stary, bo kurwa mają trzech naszych z napadu i ja wymieniam ich za policjantów. Mam dwóch policjantów. Joker wozi mi tych policjantów. Wsiądźcie do tych auta i będziecie wał... A, ładujcie do aut i jedziemy. Mamy full. Tu jest full? Tu jest full, ta, dawaj do tej RS7. O kurze, dobra. I za nami jedź. O. My jesteśmy w ruchu, nad nami Helka, no nie wiemy co robić tutaj. Dobra, to ja dzwonię po naszych. Dzwoń i dawaj mi info. Dobra, myślę, że Abdul to garnie szybciej niż ja. Dobra, tam nie są łódki, wiesz? Teraz będzie lepiej. No, to ja trochę znowu spełnię garnię. Bo tam naprawdę było swojego czasu, z dwa dni temu, 30 osób gotowych z klamkami. To ja ich kurwa nie pamiętam, wiesz, podejdzie do mnie chłop, przedstawi się, mówi daj wizytówę i ja mu daję wizytówę. O nic. O jest. W głowie, jak ktoś odjebił, to ich zabij. To ja masz dwóch chłopaków w aucie, pa! A my mamy was. To się wymieniamy, czy nie? Ty, Hammer, słyszysz? Halo? Boisz się ze mną gadać, ewidentnie. Dobra, Joker, słuchaj. Albo chcesz odzyskać swoich kolegów, albo będziesz dalej pajacował. Ale to nie są moi koledzy, to są koledzy kolegów. Nie interesuje mnie co, czy to są twoi koledzy, czy koledzy twoich przydupasów. To jest jego pierwsza wymiana, kurde, słuchaj, to... Wiesz, to dostaje pierwsze ruchanko, kurde, nie? Dajmy się nacieszyć na chillku, nie? No więc słuchaj, on chce zyskać swoich dwóch kolegów, nie? I dlatego będziemy się wymiany dokonać, dlatego ogarniecie tamtych... Wypuśćmy już jednego policjanta. A wiesz, że się tak nie bawi, nie? Dwóch za dwóch i tyle. I tak będę wiedział tamtych dwóch, to wtedy się wymienimy. Nas było trzech. A nas jest 25. Ale nie, kurwa, nie. Kurwa, chodzi o wymianę, facet, trzech typa zawinęliście. Chodzi o to, że dwóch macie, tak? Czy trzech mają. Mamy dwóch. Trzech macie, kurwa, mają trzech. Ale mówisz, że mają dwóch tylko. Co z trzecim, wyparował? Nie wiem, mamy dwóch. Mhm. On nie kłamie, on jest taki policjant, że on nie kłamie. No wali w chuja. Dobra, ja ciebie kłamie? Prędzej ty mnie kłamiesz za każdym razem. Nie mówię ci zawsze prawdę, ale nie kłamie. Ja za każdym razem w chuja lecisz. No dobra, ale nie przed kolegami, kurde. Nie rób, kurwa, czemu on ci zajeżdża drogę, chłopie?
Weź kręć jaja. Joker, to... słuchaj. Kręć ręką jaja policjantowi. Ten z pistoletu strzeli szeryfowi. Słuchaj. I będzie koniec. Nie strzelasz, bo się zestrasz, Joker, prędzej. Zjedź na jakąś plażę i pogadamy jak człowiek z człowiekiem, a nie będziemy jechać. Jedziemy w jednym miejscu i tam pogadamy. Ale co, kolegów już wołasz? Strzelać się chcesz, Joker? Zjedź tu na plażę i pogadamy jak człowiek z człowiekiem. Na plażę, tutaj. Złaś, żeby wszystkie inne dostali. Nie, bo ja tam nie zjadę, ja tam nie zjadę. Ale tam, ty mało to nie zjedzie, jednak nie. Piotr inspiracja HH 2 zł 32 grosze. Chodźcie szybciej, idziemy dalej. Dajcie się wyczulać, oni szukają lepszej pozycji dla nich. Będziemy zaraz dalej gadać. Czekaj, jeszcze nie, bo... Wiesz, jaką informację dostałem? Wiesz, jaką informację? Aż mi się odechciało. No? Staram się naszych ogarnąć, ale wiesz, jakieś ważne spotkanie mają i mówią, że jak skończą dopiero. Aha. Czekaj, kurwa. Ta, wyciągaj ich i zaraz ich przykuj. I na innej dzielnicy są. Stań tyłem od razu. Weź tu sobie ten, stań na dystansie jakimś. A przyjedzie może dwóch. I teraz tak, chodźcie ze mną, ja będę tu negocjował, chodźcie ze mną. Pamiętajcie, że chodzić? Tu do biura wejdźcie z nimi, są kule odporne szyby. Zobaczcie, H1 patrzcie. Jeden niech patrzy tutaj za rogu i daje info, reszta tutaj do biura. Całą trójkę do biura, idźcie ich przekujcie. Patrzcie też auta, nie? Słyszycie, macie ich przekuć, ja idę do aut. Dasz tutaj, chodź. Pogadamy. No witam cię, bardzo serdecznie. Dawaj, bronia też schowałem. Dobra, ja też schowałem, ja już i tak snajpera ustawionego na ciebie. Ja mam trzech. Tylko zresztą nie ma tu bycia z Mautchilla chyba, nie? Tylko jak ty to mówisz, kurwa, że mi strzelać nie umiemy, nie? No ty prawda, ale kurwa, źle się ustawisz, nie ma bycia na ciebie. Ale no chuj, widzisz? Przynajmniej pilot jest helki. Dobra, wiemy, słuchaj. Nie? No. Bo zdenerwowałeś mnie, szczerze nie, ci powiem. Nie, bądź zły na mnie, patrz, słuchaj. Ale ja mój jestem kolega zły. Robi jakiś napad, nie pykło im, ja jeszcze w życiu wymiany nie robi, tak? Ja go chciałem tutaj nauczyć, jak się takie wymiany robi z policją. A co, ty prowadzisz szkołę gangsterów, czy o co chodzi? No można tak powiedzieć, no. A, czyli jeszcze nielegalnie prowadzisz szkołę gangsterów. Od kiedy to jest nielegalne? No, no, nie zarejestrowane. No. A to chciałem zobaczyć, jak takie wymiany przebiegają po prostu i tak dalej. Ale Joker, gadasz tutaj ze mną sam. No weź ja kolegę, gadam sam. Słucham, uczę się. No to jest ten uczeń mój, nie? A no. Uczeń, a mój ten trzeci uczeń do mnie celuje. On nie celuje do ciebie. No schował się już, ale celował. Gdzie? No tam za ścianą. Gdzie? Do mnie Joker nie celuje. Dobra, nikt do ciebie nie celuje. Dobra, celujcie Joker. Do policjant. Oni sobie krzyż w biurze, a tam jest kula odporna szyba, dobra, nie? Dobra, no. Żeby nie doszło jakichś wjazdów, ja to też jestem kuloodporny. Ale nie, tam jest serio kula odporna, wiesz? Aha. Raz tam była strzelanina i spadły. Nie ufam ci, Joker, wiesz? Nie rozwalili szyby, się śmiałem, bo musieli wejść do środka, ja jestem sterowany w pompie i wiesz co, chwilę ktoś się kopał wejście, ja go jebłem z pompy i tam pięciu kiedyś rozjebałem, wiesz? Tak. No, no. Pompy. No. Dobra, Joker, słuchaj, akcja jest taka, mnie znasz, to się nie będę przedstawiał, ja ciebie znam. Wasza łapka, która stoi w miejscu, jebać te łapki, nikt się chuj, ty nie wpierdala. Nie działa to, czy co? Jak ktoś się zacznie wpierdalać, to mnie bardziej zdenerwujesz, jak mnie bardziej zdenerwujesz, to się wpierdolę po prostu w ciebie. Ja wiem, wpierdolisz się, wiem, nie, twoi koledzy zginą, ja dostanę wysoki wyrok, mieli się już nie raz za sobą, oczywiście. Więc po prostu, ja chcę czegoś, ty chcesz czegoś i tyle no. Jest jak dobra kobieta, która mnie jebie na siano. Dobra kobieta. Ja jest, a ty jesteś dla mnie taką kobietą, jest taki facetem. To jest nowy, tylko obserwuję, zaznacza dzwonek, żeby mieć powiadomienia o live'ach. Kurde, wiesz co, nie słuchaj. Ręce podnieś, nie ruszaj się, ręce podnieś. Ręce podnieś, nie ruszaj się. Ale wpuść go. Ręce podnieś, nie ruszaj się. Nie słuchaj, nie słuchaj. Nie celuj się do niego, a ty się nie ruszaj, stój tam przy nich. Dobra. Twój kolega wraca do pojazdu i wypierdala stąd. Dobra? No. A wy mu dajcie wypić, on jest kurde, wiecie, też tutaj. Wracaj do tego samochodzika. Odjedź po prostu i stój gdzieś blisko. Stój gdzieś blisko, zaraz przejedzie jeszcze jeden. Bo teoretycznie mogę go teraz powinąć, żebyśmy musieli trzech wymieniać, wiesz? Dlatego nie. Dobra, kontynuując, mów dalej. Dobra, wracając tutaj do tematu. Jak mówię, kolega by chciał wyjść swoich dwóch kolegów ze dwóch szeryfów, nie? Dwóch kolegów. No i jego dwóch ziomków. Ale czekaj, powiedz mi, takie podstawowe pytanie. No. Dlaczego ty każdemu pomagasz? Ja mu pomogłem, ja mu pomogłem i mi się przysługę, chłopie. Co ty pierdolisz, kiedy? No kurwa, słopie, no. No a ale ty... może powiedzieć tak, każdy no, on mi pomaga jebie. I jemu pomagam, ja go lubię, on mnie lubi. A czekaj, tak ja słyszałem na mieście takie plotki krążą, że ciebie każdy jebie w dupę. Tak? No, tak słyszałem. Ja słyszałem takie plotki, że cię każdy w głowę strzela.
Chodźcie do środka, wpierdajcie się do środka. Chodźcie do środka, chodźcie do środka. Bierzcie, chodźcie ze mną, chodźcie ze mną, chodźcie ze mną do tyłu. Biegiem za mną. Kurwa, nie mam klamki, tam strzelają się. Chodźcie, uciućcie. No tylko my jesteśmy, tam ci nie poszli, stoją, strzelają. Chodźcie do tyłu. Plecy patrz, plecy patrz. Plecy są nasi. Kurwa, jakie dymy. Macie klamkę? Dajcie mi pistolet. Chodź tu. Kurwa, leży Joker. Zabierzcie mi na pociąg! Kurwa. Ała. Plecy leżają. Zabierzcie mi na pociąg! Szybko pociąg! Puszujcie przodem i na pociąg! Jak przodem? Na tym tyłem, dobra, go, tu, go, gdzie go, pociąg go. Jeździ? Puść! Kurwa, z jednego zajebałem! Jednego zajebałem! Ciężko w chuj. Kurwa. Żeby to miejsce później stąd uciekamy. Nie, ja nie miałem kajdanek. Wszystko szybki na tym. Nie psy okradły. Na torbę.